Sven. Ostatnio na YouTube i nie tylko na YouTube, generalnie w internecie zrobiło się głośno na temat pranków, które powróciły, szczególnie u takiego jednego YouTubera, który został, myślę, już wystarczająco dobrze podsumowany przez Gargamela. Mam tutaj na myśli oczywiście Brzozę TV. W każdym razie jest to trend, który nie działa tylko wśród kanałów, które mają 100 tysięcy powyżej subskrypcji. Jest to również trend, który ma swoje miejsce w bardziej niszowych kanałach po prostu. I takim kanałem jest kanał pod nazwą Daniel Roli. Zakładam, że właściciel kanału nazywa się Daniel, więc będę po prostu mówić na niego... No Daniel, no nie chce mi się mówić Daniel Roli. W każdym razie dzisiaj będziemy omawiać dwa filmy jego, właściwie dwa eksperymenty społeczne. Mam tutaj właściwie wyświetlone, dlatego tak często zerkam. Pierwszym omawianym filmem będzie... Rzucamy w ludzi śmieciami. Wykrzyknik, wykrzyknik, wykrzyknik. Eksperyment społeczny. Ja już wcześniej obejrzałem akurat ten film i moim największym zarzutem do tego filmu jest to, że tytuł nie odnosi się ani trochę do treści materiału. No oczywiście, Boże Święty, kto normalny rzucałby śmieciami w ludzi w stolicy Polski? Boże Święty. Chciałbym jeszcze na szybko dodać, że miałem gotowy film. Film, który miał zostać wypuszczony zaraz po moim przedostatnim w tym momencie materiale, ponieważ nagrywam ten film chwilę po nagraniu filmu o panu Heizerze. Miałem gotowy film, który miał być już wstawiany. Jedyne co zostało, to go skonwertować. A jako, że montuję filmy na moim telefonie, to nie zawsze po prostu to wychodzi. Film był bardzo fajny moim zdaniem. Udał mi się... Dotyczył on Gwiezdnych Wojen. Chciałem po prostu zrecenzować film, ale jak zwykle po prostu nie wyszło. No po prostu nie wyszło i w momencie, w którym zacząłem konwertować film, to po prostu się usunął. Ja nie mam na to logicznego wytłumaczenia. Po prostu moja aplikacja na telefonie usunęła mi mój film. No i na przyszłość po prostu będę montować na komputerze, a teraz główna część filmu. Siemanko, witam was serdecznie w moim odcinku. Dzisiaj będziemy robić eksperyment społeczny, w którym będziemy śmiecić na ulicy i zobaczymy, czy ludzie będą na to reagować, czy może jednak będą mieli wywalony. Oczywiście nie jest to film, który będzie wyśmiewać aparycje, czy sposób mówienia, czy cokolwiek innego. Generalnie nie będę też oceniać Daniela na podstawie tego, jaki film zrobił, ponieważ nie wiem, jakim prywatnie jest człowiekiem, dlatego nie będę używać tutaj niecenzuralnych określeń w jego stronę. Nie będę też mu jechać po rodzinie ani znajomych, bo to do niczego nie prowadzi i zupełnie odchodzi od tematu dyskusji. Po prostu dziś skupiamy się tylko i wyłącznie na tych dwóch materiałach. No i szczerze powiedziawszy, to sam koncept tego nie jest tak szkodliwy. Aczkolwiek... Okej. Generalnie chodzi o to, że Daniel i jego kolega rzucają na ziemię jakąś plastikową butelkę, po czym podchodzą dalej i sprawdzają, która jest godzina. No proste, proste. A ludzie za nimi mają zwrócić uwagę na to, że wyrzucili plastikową butelkę i nie posprzątali jej. Nie wyrzucili jej po prostu do kosza. Nie trzeba. Nie jest koszta, dosłownie nie wiem ile to ma, ale niedużo, nie? No i tutaj muszę dać dużego plusa, ponieważ widać, że oni nie wynajmowali aktorów, tylko to są autentyczne reakcje. A przynajmniej tak mi się wydaje na pierwszy rzut oka. To pani się po prostu zaśmiała, no. No deka, ktoś zrzucił plastikową butelkę. Hej,
A nie, to się rozłoży. No to... Okej, to była dobra reakcja. A więc to koniec dzisiejszego odcinka. Wyszło całkiem ciekawie, były chyba 4-5 osób, no, które się zwróciły. No i właściwie to jest cały film. Generalnie większość eksperymentów społecznych ogranicza się do tego, że się coś robi i oczekuje się po prostu reakcji ludzi, która jest jakby kryterium nadawanym przez autora filmu. I potem na podstawie tych kryteriów ocenia się, czy ludzie zrobili dobrze, czy źle, aczkolwiek trzeba czasem wziąć pod uwagę raczej oczywiste rzeczy, że ludzie nie zawsze zauważą, nie zawsze mają czas. No i to jest pierwszy film. Z kolei drugi film, który będziemy dziś omawiać, to też eksperyment społeczny, również od Daniela. Jego tytuł: Kradnę torebki w centrum... Ja przepraszam, ja naprawdę nie chcę, ale jakby literówka jest. Ja jestem perfekcjonistą, przepraszam. Tu jest po prostu centrum. Ja, jeżeli ty, Danielu, to oglądasz, proszę popraw to, bo tu jest centrum. Nie, po prostu... Czuję, że puentą tej sceny będzie po prostu to, że ludzie idą, patrzą i... Patrzą się i nic nie robią i to jest według nich złe. Zaraz zobaczymy. Okej, jednak przechodzimy do kolejnej sceny, aczkolwiek czuję już, do czego ten film się niestety sprowadzi. Zajebiste społeczeństwo mamy. No i kolejny raz podobna sytuacja. Ludzie po prostu siedzą i się patrzą. No i co jest grane? Powinni... Cała Warszawa powinna się zbiec i biegać. No o co chodzi? Ludzie siedzą, no bo co mają robić? No złodziej. No fajnie, że złodziej. To znaczy nie fajnie, że złodziej. Oczywiście nikomu nie życzę zostać okradzionym na poważnie. Aczkolwiek już... Sam fakt tego, że coś takiego jest przeprowadzane, bo moim zdaniem to raczej oczywiste, że ludzie się nie rzucą, a przynajmniej w większości przypadków, ponieważ za chwilę dojdziemy do momentu, gdzie faktycznie do czegoś takiego dojdzie. Aczkolwiek to jest przypadek jeden na kilkadziesiąt, kilkaset. Bo z jednej strony, tak, ktoś kogoś okradł, to nie jest w porządku. Z drugiej jednak strony, jeżeli ludzie się spieszą gdzieś, jeżeli... Ludzie są po prostu czymś zajęci, swoimi własnymi sprawami, a trzeba przypomnieć, ludzie to są egoiści. Każdy ma w sobie coś z egoisty. To po prostu nie skupiają się też na tym do końca, tylko na tym, co dla nich w tym momencie ważniejsze. Plus, podstawowa rzecz, od takich spraw jest po prostu policja. A w dzisiejszych czasach nie jest trudno znaleźć złodzieja ulicznego, myślę. I tutaj mamy pokazany przykład bohatera, który rzucił się na pomoc bezbronnej kobiecie, która została okradziona przez eksperymenciarza społecznego. I eksperymenciarz potem pochwalił dzielnego pana, że jest dzielny i że jest dobry człowiek z niego. Jaka jest puenta? Puenta jest taka: róbcie dobre rzeczy, gdy inni robią złe rzeczy. Generalnie, Danielu, jeżeli trafisz gdzieś na mój film przypadkiem, czy nie przypadkiem, ponieważ mam zamiar podlinkować twoje materiały w opisie, żeby każdy mógł sobie zajrzeć i każdy zobaczyć samemu, o co w tym właściwie chodzi, to chcę ci przekazać po prostu jedno, a właściwie kilka. Po pierwsze, jeżeli wstawiasz filmy, to nie oszukuj ludzi tytułami, bo to po prostu nie jest w porządku. Jest to skok na wyświetlenia. Jeżeli już zabierasz się za eksperymenty społeczne, ja ekspertem od tego nie jestem. Aczkolwiek wiem, że względem społeczeństwa trzeba być odrobinę bardziej wyrozumiałym, ponieważ w takich sytuacjach niektórzy po prostu nie wiedzą, co zrobić, albo nie są w stanie zrobić, ponieważ są też ludzie, którzy wiedzą, że nie dogonią takiego złodzieja, bo po prostu nie mają warunków fizycznych. No, jest dużo czynników, które się na to składają, dlatego
raczej nie używałbym słów, których ty użyłeś w momencie, w którym nikt się nie ruszył. No i to jest też film, który ma więcej lajków niż dislajków, w przeciwieństwie do ostatniego. I właśnie to jest to, o czym mówiłem. To jest efekt tego, że nie sklikbaitowałeś tego tytułu, znaczy niby tak, ale nie do końca. Tylko po prostu dałeś to, co jest w treści i to ci się po prostu odpłaca, no. Tyle, widzisz, to są właśnie jakby wnioski, które powinieneś wyciągnąć na przyszłość. W każdym razie na przyszłość, bo to nie kończy się zwykle dobrze. Weź się po prostu za coś innego, nie za eksperymenty społeczne, bo moim zdaniem można tworzyć lepsze treści, szczególnie widząc, że ty masz do tego możliwości, dlatego po prostu staraj się i nie idź w tą stronę po prostu. A ja was już w tym momencie zostawiam i żegnam. I do następnego razu. Nie wiem, kiedy będzie następny raz, ale będzie.